Witajcie. Dzisiaj rejestrujemy moje szaleństwo, ponieważ kończy się listopad, a właściwie jesteśmy w połowie listopada, czyli miesiąc dziadostwa, miesiąc dziadów, miesiąc narodowych gwałtów Polaków na Polakach i odwrotnie, Polaków w Polakach i Polaka z Polaka. A więc ja się na tą chwilę przygotowałem. Jak się przygotowałem? Tak jak zwykle. Zapakowałem plecak. Oczywiście nie wszystko włożyłem do plecaka, co powinienem włożyć. I włożyłem oczywiście za dużo na pewno do plecaka. Ale co tam znalazłem? Ponieważ wczoraj, czyli 11 listopada, zamieściłem posta z dziwnym wierszykiem na temat dziadów rymowanym, muszę wyjaśnić, o co chodzi. No a więc chodzi o autonomię i własną niepodległość, którą uzyskujemy dzięki znajomości, dzięki na przykład pamięci, dzięki językowi, którym się posługujemy. W moim wypadku jest to język polski, ale cieszę się, że mogę czytać nawet teksty anarchistyczne po języku polskim. I na tym to polega. A nie ma większych anarchistów i narodowców jak dziady. Pamiętajmy bowiem, że dziady to nasi przodkowie, a więc w nich wszystkich i z ich historiami wiąże się to, co nas ukształtowało i teraz nasz język. A więc dziady to trochę czary, trochę spluwanie. Dziady to w końcu teatr. Teatr codzienności, teatr zwyczajny, ale też teatr niesamowitości. Coś między balastowaniem, między życiem a śmiercią. Dlatego zacznę od antropologii. Leszek Kowalkiewicz, Dziady. Książka, która mówi o dziadach naszych, swojskich, ale też o dziadach światowych, czyli o kulcie przodków w ogóle na świecie, jaki jest. To wszystko też ma pomóc wyjaśnić, dlaczego określam się anarchokatolikiem. Chodzi właśnie o język symbolu. A wracając do dalej symbolów. Dziady. Tą książeczkę Dziady Piotra Grochowskiego opisywałem właśnie przedwczoraj. Spotkałem się z autorem i było to spotkanie niezwykle inspirujące. Tutaj możemy w tej książeczce zobaczyć, jak dziady wyglądały i tutaj są już te dziady zupełnie swojskie. Proszę tutaj zbliżenie. Można? Możemy tu zbliżyć. Tu widać dziada strasznego. Tak? Okej, się zbliżyło. To teraz wam przeczytam fragment tutaj dziadowskiej pieśni. Są one różne, są tajemne, są zaklinaniem różnych sytuacji. Powiem wam zapowiedzie. Pies na dupie jedzie, Janek po stronę, klina maryna, oboje z konopi, słuchajcie chłopi. Zapowiedź Pirisza, ona krótka, on grubo. Zapowiedź druga, on głuchy, ona ślepo. Zapowiedź trzecio, a kto by wiedział, jakiej przeszkodzie, to może puścić gówno po gorącej wodzie. Też, ponieważ cytowałem to wczoraj w utworze końcowy wers, przypominam. I żeby było już dziadów dość, ostatnie dziady, najnowsze dziady, a więc dziady można robić cały czas. Robimy je codziennie. Czy to Halloween, zaduszki, to jednak zawsze są dziady. A tu za dziada w super wróbla przemienionego, czyli zbiór pieśni dziadowskich zupełnie współczesnych. Możemy tu przeczytać na przykład pieśń o takim zdarzeniu, co go święta Ewangelia pomija, a z którego jasno wpływa, czemu leje we żniwa. Ale to nie to chciałem wam powiedzieć. Albo na przykład pieśń tragiczna o euroturnieju futbolowym, co w Koronie i na Ukrainie się odbył roku pańskiego 2012. Dobrze mówię, 12. Te wszystkie historyjki spisane, śpiewane na starą lutę można było usłyszeć, można zobaczyć, a ja wam tu prezentuję ten tekścik, albo go może sobie przyswoić i pomyśleć o tym, że dziady kult przodków jest uniwersalny i łączy ten, co mówimy czasami, czy poeci mówili o kościele międzyludzkim, to chyba to jest właśnie kontakt i rozmawianie ze sobą o przodkach. No ale to nie wszystko, co mieści mi się w plecaku. Już kończę. Oczywiście musiałem mieć coś okrutnego. A coś okrutnego to tak. Po pierwsze, książka ciężka, niewygodna do noszenia. I zgroza Danowicz, Lovecraft. Nie polecam, nie nakazuję, po prostu czasem się boję i muszę to poczytać. A więc kult Cthulhu i różne inne kulty dziwne, które tu polecam Kulbecka i jego biografię Lovecrafta. Wydają się odległe, straszne, dziwaczne, a tak naprawdę opisują naszą codzienność i to, czego się boimy. A boimy się najczęściej tego, czego nie znamy. Wydawałoby się, że
Już nic się nie zmieści do plecaka, ale nie bójcie się. Mieściły mi się 3 nowe notesy sztuki, które już wkrótce rozdam moim ulubionym sprawozdawcom. O, jeszcze raz, tutaj notes sztuki. Ale najlepsza rzecz to znowu książka o niepodległości. Jak trudno niepodległość wiedzą nasi emigranci, których pozdrawiam serdecznie. Jak trudno niepodległość wiedzą nasi emigranci, ich serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że czytają. A to, co mam dla was do czytania, znowu nie wrzęda Krzysztof i tak. Czas przeprowadzki. Bezsprzecznie najwięcej zakątków przypominających Szczecin można znaleźć w Pankow, dzielnicy, w której mieszkam, i na Prenzlauer Berg. Zawsze, gdy tam przebywam, wydaje mi się, że jestem w Szczecinie, tylko nie wiem, gdzie się znajduje to miejsce. Tak jakbym stracił orientację, albo trafił nagle w nieznane mi wcześniej rejony, gdzieś na Niebuszewie, a może nawet na Pogodnie. Myślę, że gdyby po alkoholowej balandze jej uczestnicy zostali przewiezieni ze Szczecina, bez informowania ich o tym, i porzuceni w tych szczecińskich zakątkach Pankow i Prenzlauer Bergu, żaden z nich by nie uwierzył po przebudzeniu, że jest w Berlinie. Dopiero gdyby chciał wypić klina w najbliższej knajpie, przeżyłby niespodziankę. Kac miałby wtedy możliwość poszaleć w ich głowach. Bohaterowie opowieści słyszący język niemiecki uwierzyli, by może nawet w możliwość teleportacji pod wpływem ulubionych trunków. Teleportacja pod wpływem ulubionych trunków zdarzała się tylko największym z czarowników, którymi byli dziadowie.